Perros to miejsce stworzone z myślą o czworonogach i ich właścicielach. Zanim dowiemy się dlaczego, przekonajmy się skąd wziął się pomysł na jego otwarcie. Człowiek zawsze szuka drogi w swoim życiu, co by mógł robić, co by chciał robić. I jedno z takich rzeczy, żeby się dowiedzieć jak to jest, spytać się swojej mamy, co się robiło, jak się było małym dzieckiem i żyło się beztrosko. W moim przypadku było to na pewno odpowiedź zwierzęta. Bardzo chciałem robić coś w tym kierunku, żeby pracować ze zwierzętami, a sklep i salon na pewno mi to umożliwią. Wizyta u fryzjera dla naszych pupili może wiązać się ze stresem. W salonie Perros dba się o to, aby wszystko odbywało się w jak najlepszej atmosferze. Mamy autorski program bezstresowego strzyżenia psów, który wdrożyliśmy już od kilku lat i który sprawdza się z wielkimi sukcesami. Salon stara się również propagować naturalne, zdrowe żywienie psów. Jesteśmy przedstawicielami diety barw. To jest dieta oparta na surowym mięsie dla psów. Jest to swego rodzaju nowość, ale jest ona odpowiednikiem tego, co pies powinien jeść, co by jadł w naturze, gdyby żył, no tak, na przykład wilcz czy jakieś dzikie psy. W swoich działaniach salon Perros kieruje się jasno określonymi wartościami. Przede wszystkim ważne jest dobro zwierząt. Nie mamy rozważanych karm na wagę, ponieważ te karmy wietrzeją i wiemy, że tracą na wartości, tak? My ideologicznie tego nie mamy. Nie mamy kolczatek, nie mamy obroży elektrycznych, ponieważ uznaliśmy, że nie przyczynia się to do niczego dobrego, jeśli chodzi o zwierzęta. Ci, którzy sami chcą nauczyć się dbać o swoich pupili lub po prostu chcą pracować ze zwierzętami, mogą odbyć specjalny, przygotowawczy kurs. Uczymy praktyki wykonywania zawodu gromera, podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, ale też jakie mieć podejście do psa, co zrobić, kiedy pies jest agresywny, kiedy się boi. Salon Perros pomaga również psom ze schroniska. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji te naprawdę szybko znajdują swoich nowych właścicieli.